Każde zwierzątko ma co najmniej dwa końce. Z przodu pysk, dziób, szczękoczółki, a z tyłu pupę. I właśnie ta pupa jest często bardziej fascynująca niż mordeczka zwierzaka. Oczywiście, pupę mamy wszyscy. Ale chyba nie zawsze poświęcamy jej należną uwagę. Czas to zmienić. Są na tym świecie pupy, o których nie śniło się filozofom. Bo któż mógłby wymyślić pancerny tyłek australijskiego wombata. Albo alchemiczną pracownię, którą ma w pupie? Żuk bombardier Jeśli dodamy do tego jeszcze fantazyjne ogony, to okaże się, że przyroda w pupach zwierzątek ukryła wiele fascynujących zjawisk i tajemnic. Poznajmy więc zwierzaki od pupy strony. Wydawnictwo Baba Ryba. Zapraszam Was do wysłuchania książki Mikołaja Golachowskiego pod tytułem Pupy, ogonki i kuperki. Czyta Wiktor Zborowski.